W poniedziałek 25 czerwca w sali rycerskiej Dzierżoniowskiego Ratusza odbyła się 46. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa 7. kadencji, która tradycyjnie podzielona została na dwie części, uroczystą i roboczą. W tej pierwszej wręczono podziękowanie na ręce pana Stanisława Miazgi za ufundowanie na rzecz Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa szabli 11. Pułku Ułanów Legionowych z okazji stulecia niepodległości. Szable broni prawie. W tym roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości mamy okazję bardzo nietypową podziękować Państwu Miazgom za rzeczywiście, tak jak pan redaktor to zauważył, niezwykle też i cenny dar w postaci polskiej szabli 11. Pułku Ułanów Legionowych, która od tej pory będzie, że tak powiem, służyła w Muzeum Miejskim Dzierżoniowie i rzeczywiście chcę podkreślić, że jest to pierwszy i jedyny tego rodzaju zbiór, właśnie część zbioru muzealium w naszym muzeum. Nie ukrywam, że było to też moim jakimś marzeniem, żeby to stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości podkreślić właśnie czymś bardzo cennym dla nas wszystkich Polaków, symbolicznym. Taka szabla, która służyła właśnie w tym wspomnianym 11. pułku, była to szabla bojowa, czyli można powiedzieć, że w pewien sposób chyba doświadczyła odzyskiwania niepodległości. No i rzeczywiście ogromne dzięki za ten niezwykły dar. Wręczono również listy gratulacyjne dla pani Sylwii Ganowicz-Kotus, prezesa UKS Lechia Dzierżoniów oraz pana Pawła Jędrowskiego, trenera UKS Lechia, w związku ze zwycięstwem drużyny dziewcząt w 18. edycji turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku w kategorii U8. To jest turniej ogólnopolski organizowany przez Związek Piłki Nożnej, także przez PZPN i to są naprawdę duże eliminacje, bardzo dużo zespołów bierze udział. Nasze dziewczynki w kategorii U8 wygrały właśnie finał dolnośląski, także dziewczyny mają ochotę dalej oczywiście wygrywać w tym turnieju, bo turniej jest ułożony tak, że jest U12, U10, U8, więc one kolejne jeszcze mają kolejne etapy do wygrania, że tak powiem. A co było nagrodą? Nagrodą był wyjazd, dziewczynki dostały bilety na mecz Polska-Litwa, który odbył się 12 czerwca i były z rodzicami na tym meczu. W dalszej części sesji radni podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących między innymi zmiany okręgów wyborczych. Wracamy do tego, co było 4 lata temu. W Dzierżoniowie będą 4 okręgi wyborcze i z tym, że będzie również 21 tych obwodów do głosowania na terenie miasta Dzierżoniowa. I tutaj jest mniej więcej tak zrobione, że musimy zmienić nieco podział i okręgów wyborczych, i obwodów do głosowania, ponieważ wchodzi nowa ulica, Sowiogórska, musimy ją dodać. I również spółdzielnia mieszkaniowa oddała nowy budynek na osiedlu Różanym numer 46, dlatego również go musimy dopisać do okręgu wyborczego i do obwodu wyborczego. W trakcie sesji przedstawione zostały sprawozdania z pracy różnych instytucji podlegających miastu. Dzisiaj sprawozdania rzeczowe 3 jednostek organizacyjnych, to jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka, będzie Muzeum Miejskie i Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. Ponadto będą też sprawozdania z realizacji programu Karta Dużej Rodziny, jak również sprawozdanie z Dzierżoniu Przyjazny Seniorom oraz sprawozdanie z ochrony środowiska na terenie naszego miasta. Rok miniony to rzeczywiście również nabycie kilku wyjątkowych do zbiorów muzealnych, czy to pamiątek, czy właśnie eksponatów. Bardzo cennym eksponatem do tej pory również nie posiadaliśmy z tego okresu dokument z początku XVII wieku z pieczęciami miejskimi, oczywiście oryginalnymi, nie mówię tutaj o kopiach, tylko o autentycznym dokumencie. Wzbogaca w sposób też taki fundamentalny te nasze zbiory i oczywiście wiele, wiele innych wydarzeń, które miały miejsce, wernisaże wystaw, czy też kolejna edycja Rocznika Dzierżoniowskiego. Wspomnę, że w kwietniu to już bieżącego roku również odbył się wernisaż wystawy Niepodległa z cennymi innymi zbiorami, które
towarzyszą temu wydarzeniu wspomnianemu już stuleciu niepodległości. To są polskie monety srebrne z okresu II Rzeczpospolitej. Wiele dokumentów, również osobistych pamiątek, nie tylko żołnierskich, ale także tych obywatelskich i organizacji, które funkcjonowały od roku 1918 poprzez pierwsze lata II Rzeczpospolitej, świadczą o ogromnej dynamice rozwoju naszych przodków, bo mimo że my mieszkamy tutaj w Dzierżoniowie, ale przyjechaliśmy z różnych części Polski i bez wątpienia te nasze rodziny doświadczały także tego odzyskania przez Polskę niepodległości. No i oczywiście jest to po części także pamiątka właśnie tych naszych mieszkańców, których przodkowie uczestniczyli w tamtym okresie w budowaniu nowej Polski. Jeśli ktoś z naszego powiatu i nie tylko nie był w muzeum, oczywiście zaprasza Pan. A oczywiście, niedziela bezpłatny wstęp proponujemy i zapraszamy, natomiast w tygodniu poza poniedziałkiem także muzeum jest do dyspozycji naszych mieszkańców. Serdecznie zapraszam. Jeżeli mamy 365 dni, a myśmy zrobili prawie 400 imprez w ciągu roku, to rzeczywiście widać, że to nie tylko jedna impreza wypada w ciągu dnia, ale i więcej. Rzeczywiście urok bardzo udany, bardzo dobry, przede wszystkim jeżeli chodzi o frekwencję. Na wszystkich naszych imprezach przez cały rok właśnie mieliśmy komplety, nadkomplety, często brakowało właśnie biletów. Myślę, że również takim dla nas bardzo istotnym, ważnym naszą w działalności jest amatorski ruch artystyczny. Dzieje się już tak, że mamy 25 sekcji, które na co dzień działają, to jest prawie 600 osób stale korzystających z naszych sekcji, z naszych kół. To prawie jak w szkole, właśnie popołudniami 600 osób, które po prostu w ciągu tygodnia korzysta z naszych propozycji. Myślę, że rok naprawdę bardzo udany, po drugie też i właśnie finansowo, ponieważ skończyliśmy z wynikiem właśnie na plus. No, powiedzieć można by tyle, oby i rok 2018 był równie dobry i obfitujący w takie wydarzenia jak 2017, dołożymy starań, żeby tak było. Dla wszystkich wakacje, ale nie dla Was. Oczywiście, że nie. Dla nas troszeczkę właśnie lipiec jest takim trochę spokojniejszym miesiącem, bo mamy czas na remonty, na jakieś naprawy czy konserwację sprzętu. Ale już w sierpniu wracamy z akcją Lato w Pegazie. Jest tam bardzo ciekawe są właśnie propozycje, także zapraszamy do właśnie korzystania. Zresztą my już w sierpniu mamy już właśnie dwie imprezy. Jedną z głównych, to oczywiście dzierżoniowskie miodobranie. Interpelacje i zapytania radnych oraz sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami zakończyły czerwcową sesję Rady Miejskiej w Dzierżoniowie.